Tak się zdarzyło, że moi byli studenci zaplątali mnie w Hyperloopa. Przyszli, że jest taki projekt i w związku z tym, czy mogę pomóc, czy mnie to interesuje. No więc mnie zawsze dziwne rzeczy interesowały. No w każdym razie od tego się kilka lat temu zaczęło. No więc ja mogę tylko powiedzieć tyle, że po mnie zostanie ten dziób, wszystko jedno, czy on działa, czy nie, bo żeby zachęcić po prostu studentów i żeby nas Amerykanie jakoś potraktowali poważniej, trzeba było im pokazać coś nietypowego. Takiego rozwiązania w żadnym innym systemie Hyperloopa nie ma, no i tym się to różni. Proszę Państwa, dowcip ma polegać na czymś takim. Gdybyśmy warunki, które panują wysoko, wysoko nad ziemią, a nas przede wszystkim interesuje bardzo niskie ciśnienie i niska gęstość powietrza na tej dużej wysokości. Gdybyśmy te warunki z przestrzeni zamknęli w takiej rurze, w środku mamy bardzo małe ciśnienie, mamy bardzo małą gęstość, w związku z tym opory aerodynamiczne gwałtownie maleją. Proszę Państwa, najszybsze pociągi nawet na poduszkach magnetycznych gdzieś tam podchodzą pod 600 km na godzinę, ale nie chcę mówić o megawatach mocy, jakie są potrzebne do popychania tego wszystkiego. Tutaj z powodu dużo mniejszego ciśnienia opory aerodynamiczne są 1000 razy mniejsze. 1000 razy. I to niezależnie od tego, czy to jest mała prędkość, czy duża prędkość, zawsze 1000 razy mniejsze, bo gęstość jest tyle razy mniejsza. No i teraz, jak wygląda ta idea? Przenosimy warunki panujące na dużej wysokości, na 47 km nad ziemią, do rury na poziomie ziemi, po to, by zmniejszyć opory aerodynamiczne. I od razu mamy tutaj ten mnożnik 1000 razy mniejsze. Przy pomocy na przykład liniowych silników elektrycznych rozpędzamy pojazd do prędkości zbliżonych do prędkości dźwięku. Zapewniamy bezpieczny, bezkolizyjny ruch pojazdów. Trudno takim pojazdem zderzyć się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z czymś, co przejeżdża w poprzek, bo czegoś takiego nie ma. Rury umieszczone na pylonach nie dezorganizują ruchu na poziomie ziemi. Z tego dowcip ma polegać na czymś takim. Budujemy autostradę, budujemy tor kolejowy. Musimy wydzielić tam 40-80 metrów szerokości pas, który odcina rolnika od pola po jednej stronie, od domu po drugiej stronie. Odcina zwierzynę, nie może przez to przechodzić. Tutaj sytuacja jest inna. Na pylonach, które są rozmieszczone tam powiedzmy co 30 metrów, na wysokości rzędu 15 metrów, są umieszczone te rury, którymi poruszają się pojazdy. Natomiast to nie przeszkadza. Rzeka może płynąć, droga może przechodzić w poprzek, zwierzęta przechodzą w poprzek. Nie zakłócamy po prostu poprzecznego ruchu. No tutaj jest jedna z idei, to wyszło ze Stanów, tam mają dużo słońca w ciągu roku, wobec tego oni chcieli ułożyć sobie po prostu panele takie fotowoltaiczne na górze i pobierali stąd energię. Proszę pamiętać, że to jest 1000 razy mniejsza energia niż w przypadku kolei, wobec tego odpadają te stacje transformatorowe, te linie wysokiego napięcia i tak dalej, i tak dalej. Problemy. Ograniczenie prędkości w rurze przez barierę dźwięku. To w jakimś momencie o tym powiem. Unoszenie na poduszkach powietrznych jest bardzo utrudnione z powodu niskiego ciśnienia. Poduszkowce bez problemu się poruszają po ziemi, to jest opanowane, natomiast przy tych ciśnieniach, które tam są, to jest bardzo złe rozwiązanie. Kłopotliwe założenie pozostawienia za pojazdem tego samego stanu powietrza co przed nami. Proszę Państwa, jak leci samolot,
zużywa paliwo, zostawia za sobą, znaczy gorące spaliny. Nikt się tym nie przejmuje, one wystygną, nie ma problemu. Natomiast tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby pojazd, który przejechał, w jakiś znaczący sposób naruszył to, co jest za nim. Dlatego, że po 2 minutach tędy będzie przebiegał następny pojazd i musi mieć te same warunki, co ten poprzedni. W związku z tym wszystko musi być tak zrobione, że pojazd się porusza bez żadnego śladu, czy termicznego, czy chemicznego, czy jakiegoś innego. Tak. Mniej więcej ile energii będzie pożerać stabilizowanie tego emisji olśnienia? Bo przecież zawsze będą się pieść, chociaż przy wysiadaniu pasażerów tam... Dobra, już mówię. Znaczy, no wiesz chyba, znaczy, że jak nurkowie opuszczają okręt podwodny? No wiem. No, to co, czego używają? Podwodny. No musi być śluza, tak? Znaczy, do której wchodzą przy ciśnieniu takie, jakie panuje we wnętrzu okrętu, tak? Zamykają z obu stron, napełniają wodą i wychodzą z drugiej strony. No i tutaj znaczy taka sama zasada, że w momencie, kiedy dojeżdżamy znaczy, do końcowej stacji, wjeżdżamy w śluzę, tak? Odcinamy pojazd razem z wnętrzem śluzy od rury, a następnie podnosimy ciśnienie, znaczy, żeby... Wie pan, wiesz, przepraszam cię bardzo, znaczy z powodu różnicy wieku jednak będę mówił do ciebie, znaczy ty. Cały pomysł jest strasznie stary, znaczy, bo można tą ideę znaczy, próżniowej znaczy, rury znaleźć tam znaczy, no, powiedzmy co najmniej 100 lat temu. Tylko tyle, że nie było znaczy, wtedy możliwości technicznych zrealizowania tego. No więc to tak jest z wieloma pomysłami. Proszę Państwa, więc ja tylko chciałem tutaj tak pokazać. To są takie dane standardowa atmosfera. Na poziomie Ziemi mamy 100 tysięcy paskali ciśnienie. Tam, gdzie latają znaczy samoloty, 11 tysięcy, ciśnienie jest rzędu tam 22 tysięcy. To, o czym mówimy, chodzi o to, że tam został ustalony poziom rzędu 100 paskali, dlatego że jeszcze przy takim niskim ciśnieniu pracują dobrze pompy próżniowe. W związku z tym możemy technicznie to realizować. W związku z tym to jest odpowiednik 47 km nad poziomem Ziemi. No i zatem gęstość jest proporcjonalna znaczy do ciśnienia. W związku z tym tutaj mamy 100 tysięcy, tutaj znaczy mamy 100, czyli znaczy no jest dużo dużo mniejsze ciśnienie. Dużo mniejsze ciśnienie, dużo mniejsza gęstość, dużo mniejsze opory. Proszę Państwa, więc znaczy, no, Amerykanie podeszli do tego w ten sposób. Znaczy, mają znaczy, 2 duże miasta, znaczy, tutaj przebiega autostrada, którą się poruszają samochody, znaczy, chcieli budować znaczy, szybką kolej znaczy, na tym odcinku, no i uznali, że to jest coś, co mogłoby zostać zastąpione nietypowym znaczy, transportem. No tak to z grubsza znaczy, wygląda, o tyle chciałem tu Państwu pokazać, że jednak tam jest jakiś znaczy, teren znaczy, górzysty, poza tym Państwo pamiętacie, że to jest taki niestabilny znaczy, teren, że zdarzają się trzęsienia ziemi, no i ciągle czekają, kiedy nastąpi to największe. Dowcip ma polegać na czymś takim, że tak jak mówiłem, nie przeszkadzamy znaczy, ludziom na ziemi, przemieszczamy znaczy, się wyżej. Rury są tak, jak tutaj znaczy, Państwo widzicie, tylko że ciągle to jest tak. Znaczy, wiele informacji, które Państwo znajdziecie w internecie, to są informacje, nazwijmy to popularno-naukowe, to są informacje dla inwestorów. Wobec tego inwestorom trzeba ciągle tłumaczyć, że to jest wszystko znaczy, świetne, że to jest tanie, że to się da zrobić i że należy tym się zajmować. Natomiast prosta sprawa. Nie ma 2 rur, rury muszą być 3. Znaczy, jeżeli mamy zachować ciągłość transportu, a to mają być co 2 minuty, znaczy kolejne kapsuły, które tam się poruszają, jeżeli cokolwiek się tam stanie, się rozszczelni, coś się popsuje, musi być 3. rura, na którą będzie przerzucony znaczy, transport. No bo to jest ogromna ilość
ludzi. W związku z tym nie dwie, a trzy rury, znaczy od razu. No tutaj macie Państwo różnego rodzaju rozwiązania. No tutaj podają 1,30 m. No wczoraj siedząc w samolocie zmierzyłem sobie odległość pomiędzy skrajem jednego fotela i skrajem sąsiedniego fotela, to jest metr. Tyle mamy miejsca w samolocie. No więc nie wydaje mi się, żeby się dało to wszystko zmieścić w rurę, która ma 1,30 m, sorry, nie da się. W związku z tym Amerykanie też opracowali taki raport mówiący o wielu aspektach tego, co tutaj się dzieje. Podali pewne wymiary, ale i tak robią własną rurę dużo większą. Czyli wobec tego to jest dla inwestorów robimy małą rurę, która jest tania i tak dalej, a tak naprawdę ta rura musi być dużo, dużo większa. Proszę Państwa, więc o co chodzi? W takich warunkach, jakie tam panują, możemy teoretycznie rozpędzić się do 1200 km na godzinę. Samoloty latają 800-900 km na godzinę. Pociągi, powiedzmy, że 320, no są szybsze, ale nie zawsze. No to jest projekt naszych sąsiadów. Proszę Państwa, to chyba jest najbardziej istotna informacja. Ja do tego troszeczkę inaczej podchodzę, bo tam w jakimś momencie zacząłem sobie przeliczać, ile paliwa zużywa samolot, pociąg, samochód osobowy na przejechanie 100 km przez jedną osobę. No, czyli duży samolot zużywa dużo paliwa, ale bierze 300 osób i tak dalej. Jak to się przeliczy na jedną osobę, coś tam wychodzi. Więc chodzi o to, że jeżeli to są dobre rozwiązania, to jest poziom rzędu 1 litra na 100 km na jedną osobę. W związku z tym proszę zobaczyć, że zużycie energii we wnętrzu tej rury jest nieporównywalnie mniejsze. Mimo tych wszystkich ograniczeń, jakie tam występują. Czyli warto brać to pod uwagę. Tutaj jest bardzo podobny wykres. Znowu, tak jak mówię, proszę potraktować, to jest mniej więcej 1 litr paliwa na 100 km na osobę. Natomiast to jest tak. Czy tutaj są obliczone też zapotrzebowanie energii odsysanie tego, wszystkie pompy? No tak, więc wie pan nasz. Ostatnio na jakimś tam spotkaniu padło pytanie, ile to kosztuje. No więc zapamiętałem tylko tyle, że 1 km przez 1 tydzień utrzymanie próżni kosztuje $80. No i tyle. Ale to są oczywiście takie informacje bardzo ogólne. Niestety trzeba dbać o tą szczelność. Na dystans pomiędzy San Francisco, to będzie, nie wiem. No dobrze, nieważne. Słuchajcie, chodzi raczej o liczby względne, ja pamiętam, że jak sprawozdawca podaje mi, że jest tam 78 876 i 33 grosze, to zawsze najbardziej bolą mnie te 33 grosze, bo to zapamiętałem, a tego pierwszego nie. No więc raczej trzeba myśleć globalnie. Proszę Państwa, i teraz tak, ja tutaj napisałem absurd, ale tak jak mówiłem na poprzednim wykładzie, nie wiem, czy nie będę tego odszczekiwał za 10 lat. Chodzi po prostu o to, że biorąc pod uwagę moją wiedzę na temat tego, co tam się dzieje w tej rurze, to Państwo niestety musicie pamiętać o tym. Mamy pociąg, mamy samochód ciężarowy, nie ma żadnego problemu z siłami grawitacji. Po prostu samochód stoi, możemy 8 ton założyć, fajnie. Jedzie, to tam trochę rosną opory. Ale samolot, żeby te 8 ton mógł utrzymać w powietrzu, cały czas musi zużywać paliwo. To tak jak ja pamiętam z fizyki, jak nie mogłem swojemu nauczycielowi uwierzyć, jak mówił, że jak ja tutaj wezmę na rękę kilogram i tak trzymam, to ja nie wykonuję żadnej pracy.
no przecież kurczę, znaczy no bolą mnie mięśnie, znaczy ja czuję, że te mięśnie znaczy pracują, że ja zużywam znaczy tą energię. No a wystarczyło, żeby powiedział mi, no to weź połóż na stole. No rzeczywiście nie wykonujesz żadnej pracy. No więc niestety samoloty, żeby utrzymać określoną masę w powietrzu, muszą cały czas zużywać energię. I tutaj niestety tak samo jest, czy będziemy znaczy, mieli układ magnetyczny, czy będziemy mieli poduszkę, znaczy powietrzo, masa przenoszonego ładunku zawsze będzie istotna. Wobec tego, jeżeli ktoś sobie wyobraża, że takie stalowe kontenery, które ważą znaczy, trzy razy tyle, niż to, co tam się w środku znajduje, będzie przewożone znaczy, tymi hyperloopowymi pojazdami, znaczy, no to wydaje mi się, że to jest absurd. Nigdy znaczy, tak nie będzie. Tutaj każdy kilogram trzeba brać pod uwagę. Wszystko musi być lekkie. Proszę Państwa, teraz znaczy, następne absurdy. Tutaj mamy znaczy, właśnie zaprojektowaną znaczy, taką piękną znaczy, kolej, która znaczy, ma te... Tak? Jakby się otwierało tak, to wtedy by to niskie ciśnienie wpadało do środka. Ale wiesz, to jest na zewnątrz, to jest na stacji, to się, oni sobie wyobrażają, że to się tak otwiera, ludzie tam wsiadają, potem to się zamyka i dopiero to wtedy nurkuje tam do tej rury. Natomiast, proszę Państwa, to jest znaczy śliczne, czyli na pewno znaczy 90% inwestorów znaczy klaszcze. Tylko proszę pomyśleć o tym, w środku mamy 100 tysięcy paskali, na zewnątrz mamy 100 paskali. W związku z tym na każdy metr kwadratowy powierzchni działa siła 10 ton. I w związku z tym proszę mi powiedzieć, ile ton muszą wytrzymać te zawiasy, w jaki sposób znaczy, to uszczelnić, jak to zamknąć. To są znaczy, absurdalne znaczy, rzeczy. No jest po prostu prawdopodobieństwo awarii znaczy, tego systemu jest ogromne. No dobrze. Już coś chciałem powiedzieć, ale powiem za chwilę. No więc proszę Państwa, jak gdyby znaczy, no pokazuje się ludziom różne dziwne rzeczy, fajnie, prawda, to tak ślicznie, kolorowo wygląda, ale większość z nich po prostu jest niefizyczna, znaczy nie ma za tym znaczy, zrozumienia fizyki, zrozumienia znaczy, techniki. To fajnie wygląda, ale to nie działa. No i tyle. Dobrze. No i to właśnie tak robimy. I właśnie tak robimy. Dobrze, to zaraz do tego dojdziemy. No widzi pan, znaczy wpadł pan na oczywisty znaczy pomysł, no, na który nie wszyscy wpadli. Proszę Państwa, no więc po prostu to tam w 16 roku, znaczy no, tak dokładnie znaczy to przyszedł znaczy ten student i ten student znaczy, no i wciągnęli mnie znaczy, do tej bandy, która się tej chwili zajmuje znaczy, tym hyperloopem. Proszę Państwa, więc, znaczy na początku, ponieważ sytuacja była taka, był konkurs, do którego znaczy, tam już nie pamiętam, ponad 1200 zespołów się zgłosiło, no i trzeba było znaczy, Amerykanów czymś zastrzelić, znaczy, czymś takim, znaczy, żeby wyróżniało się w stosunku znaczy, do innych. No, stąd znaczy, tam ten dziwny dziób, o którym za moment powiem. W każdym razie przygotowaliśmy tutaj taki projekt właśnie tego Hyperloopa, który znaczy, no, wydał się bardzo interesujący. No to już Państwo odpowiedzieliście poprzednio znaczy, na to pytanie, dlaczego trzy, a nie dwie. Tak to wygląda. No i właśnie to, co myśmy chcieli zrobić. Chcieliśmy podejść do tego znaczy w ten sposób. Chcieliśmy mieć o taki element, jak Państwo tam widzicie. Znaczy on jest w tej chwili skromny, znaczy, bo to jest tylko znaczy sześć foteli. No w taki sposób, że to się pojawia wśród ludzi, którzy mają wsiąść do tego pojazdu. No wobec tego znaczy, no, wchodzą do małej sali, stoi sobie coś takiego, oni sobie tam spokojnie znaczy, siadają, wkładają znaczy, pod siedzenia swoje bagaże. Jak ktoś ma większy, to tam jest z tyłu znaczy, bagażnik. W związku z tym w ciągu znaczy, 2-3 minut zajmują miejsce i czekają. Obok następna salka, następne osoby tam sobie znaczy, przygotowują się do wsiadania. Potem pakujemy je do takiej rury, która charakteryzuje się znaczy, takimi podstawowymi znaczy, cechami. Ma
przekrój okrągły, wobec tego jest to przekrój najbardziej odporny na wewnętrzne ciśnienie. Można ten zbiornik zrobić w sposób najlżejszy, najcieńszy i będzie miał małą masę, a jednocześnie bardzo dużą wytrzymałość. Chcieliśmy zrobić w ten sposób, żeby takimi półkulami to się zamykało. No i teraz, proszę Państwa, no od, że tak powiem, znaczy setek lat w armii wypróbowano śrubowe zamki, które znaczy, zamykają dokładnie lufę. Więc proszę sobie wyobrazić, że znaczy, tam na końcu jest po prostu znaczy, ta półkula, która obraca się tam o 15 stopni i dokładnie uszczelnia to, co tam się dzieje. Mamy bardzo małą powierzchnię do uszczelnienia, mamy bardzo wytrzymały, bardzo lekki układ, który zapewnia bezpieczeństwo pasażerom. Wobec tego tutaj ta część, która ma przenosić siły związane z rozrywaniem, to jest tylko ten pierścień łączący cylinder z tą częścią taką sferyczną. No i teraz myśmy doszli do wniosku takiego, że z naszego punktu widzenia dzisiaj jest istotne to, co jest tutaj. Dlatego, że jak to będzie zrobione dzisiaj, no to my mówimy, że w tej chwili technologia, która umożliwiłaby zrobienie znaczy, tej części, którą ja tu nazywam ciężarówką, bo na nią zakładamy znaczy, tą część z pasażerami, znaczy będzie jakaś. Jesteśmy na granicy, to można zrobić, ale to jest w tej chwili trudne. Za 5, za 10 lat, jak się technologia znaczy, zmieni, no to będziemy się śmiali, że znaczy, takie znaczy, prymitywne pomysły mieliśmy dzisiaj, bo technologia poszła do przodu, ta część będzie inna. Natomiast ludzie w ciągu 5-10 lat ani nie będą więksi, ani mniejsi, ani nie zmienią im się gusty. W związku z tym, znaczy te części, one powinny być już w tej chwili jak gdyby z ludźmi omawiane. No, w związku z tym tak to miałoby wyglądać. Proszę Państwa, więc ja od razu, znaczy mówię tak. Od wczoraj jestem zagorzałym zwolennikiem Hyperloopa, mimo że zdaję sobie ze wszystkich trudności, jakie tam są, sprawę. Natomiast wczoraj odsiedziałem znaczy, na lotnisku godzinę, czekając na wyjęcie znaczy, mojego bagażu z samolotu, którym przelecieliśmy. Po godzinie znaczy, okazało się, że luk się zaciął. Nie wiem, czy w czasie lotu, czy chłopcy po prostu byli tacy zdolni, że zacięli go podczas wyjmowania znaczy, tych rzeczy. Przez godzinę stałem tam. Wobec tego myśmy się tutaj zastanawiali nad tym systemem ładowania pasażerów. Potrzebujemy kilku minut, żeby załadować, rozładować to wszystko. W związku z tym cały dowcip ma polegać na tym, to, że on tam przeleci, znaczy ten odcinek w ciągu 15 minut, może 20, a może 30, to jest pestka w porównaniu z tym systemem załadunku i rozładunku, który musi być błyskawiczny, dlatego że zaraz za pojazdem biegnie następny, następny, następny. W związku z tym to ma tą kolosalną zaletę, że nie muszę półtorej godziny wcześniej przychodzić, robić różnych dziwnych rzeczy, tylko po prostu znaczy wchodzę, siadam, jadę i do widzenia. No ale to jak mówię, od wczoraj to szczególnie jestem przekonany co do tego sposobu. No więc grupa była w Stanach, dostała tutaj od jednego z szefów tej firmy, która rozwija profesjonalnie znaczy tego Hyperloopa, no potwierdzenie nice work, no wszyscy się cieszą, natomiast nikt nie chce dać pieniędzy. No i tyle. Dobrze. Ale ja się nie dziwię, bo po prostu na razie to tak wygląda. Jakie są cechy? Bezpieczniejszy, szybszy, niższe koszty, wygodniejszy, odporny na warunki atmosferyczne, niezależny od sieci zasilającej, odporny na trzęsienie ziemi, to akurat nas nie obchodzi, przyjazny dla środowiska. Proszę Państwa, znaczy przeglądałem jakieś takie znaczy raporty tworzone znaczy dla PKP, ileż to tam różnych świństw z tego znaczy pociągu jest wyrzucanych znaczy na zewnątrz, trujących, gryzących i tak dalej, i tak dalej. No tutaj sorry, rura jest szczelna. Nic się stamtąd znaczy, nie wysypie, to musi być tak zrobione, żeby, jak mówiłem, przelatuje znaczy, pojazd, to co zastał przed sobą musi zostawić za sobą. I tak to musi być zrobione. Czy widzieliście w tym Hyperloopie jakąś toaletę? Nie. Czy trzeba będzie się oddać przed tym, nie, ale po prostu musisz na to patrzeć w ten sposób.
ten sam dystans przejeżdżałbyś normalnie w ciągu kilku godzin, a teraz będziesz przejeżdżał w ciągu kilkunastu minut. No jest, sorry, no to, to ale trzeba... Jakby też, jakby taka się oddajesz przed tekściem, to po prostu nie będzie. No, więc, no myślę, że jakoś to musi być zrobione, ale też znaczy musisz pamiętać, że piloci... Piloci myśliwców, znaczy, którzy znaczy, przelatują znaczy, ze Stanów do Europy, tankując po drodze, w jakiś sposób mają rozwiązane te, te problemy, o których znaczy, mówisz. I te płynne, i te niepłynne. Dobrze, proszę Państwa, wobec tego, znaczy, no, myśmy jak zabieraliśmy się za to na samym początku, zwracaliśmy znaczy, bardzo uwagę znaczy, na to, co się będzie działo na tych stacjach końcowych. Bo tak jak mówię, to, że się przeleci tamten kawałek szybko, to jest nic. No, wczoraj samolot przeleciał parę tysięcy kilometrów, a potem ugrzązłem znaczy, na godzinę, znaczy, czekając znaczy, na bagaż. Wobec tego po prostu organizacja ruchu jest najważniejszą rzeczą znaczy, w tym wszystkim. Dobrze, proszę Państwa, no to jeszcze raz, to jest ten moduł transportowy, to jest ten moduł bezpieczeństwa, to jest znaczy, moduł pasażerski. Znaczy Państwo znaczy, musicie znaczy, pamiętać znaczy, o czymś takim. Znaczy, to jest zamknięte i jest dokładnie znaczy, tak samo jak w samolocie. Z samolotu nie da się wysiąść w czasie lotu. Tak samo tutaj, znaczy, jak ten pojazd już się zanurzy w tą rurę, to musi dolecieć do końca albo znaczy system ratunkowy gdzieś go tam musi znaczy wcześniej wydobyć. W związku z tym znaczy ta część musi mu zapewnić tlen, musi zapewnić odprowadzenie znaczy dwutlenku węgla, odprowadzenie ciepła, jakie tam się wytwarza i tak dalej. Co jest ważniejsze, tlen czy dwutlenek węgla? Dwutlenek węgla, bo z małą ilością tlenu jesteśmy w stanie przeżyć, natomiast niestety reagujemy bardzo gwałtownie znaczy na podwyższony znaczy poziom dwutlenku węgla i jak gdyby dużo bardziej krytyczny znaczy jest ten dwutlenek węgla. Więc chodzi o to, że tutaj musi być system bezpieczeństwa, który zapewni odpowiednią ilość tych wszystkich czynników na przelot plus rezerwę, która pozwoli na dotarcie ekipy ratunkowej, gdyby z jakiegoś tam powodu zatrzymał się i trzeba wyciągnąć. Wobec tego myśmy przyjęli znaczy, założenie takie, że tak czy inaczej nikt z tej kapsuły znaczy, w rurze nie wysiądzie. No, nie da rady, tak jak z samolotu też nie wysiądziemy. W związku z tym cała ta kapsuła musi być przez system ratunkowy zdjęta z pokładu i odstawiona w bezpieczne miejsce jako całość. I dopiero w tym momencie opuszczamy znaczy, wnętrze. Dobrze. No to jeszcze raz znaczy, to samo. Proszę Państwa, to może od razu w tym momencie znaczy będę mówił troszeczkę znaczy o przyszłości. Mianowicie w tej chwili znaczy staramy się znaczy o pieniądze, które pozwoliłyby na zbudowanie demonstratora. Znaczy chodzi o taki demonstrator technologii. Bo znaczy ja to patrzę troszeczkę tak, znaczy no, ja nie chcę być apostołem i znaczy, że tak powiem mówić, że wszyscy mają Hyperloopem znaczy jeździć, bo to takie świetne rozwiązanie. Ja bym wolał, żeby oni po prostu, nim wydamy pieniądze na zrobienie znaczy, tych rur, po prostu spróbowali zasiąść w takim pojeździe, no i powiedzieli, że okej, wytrzymam te 15 minut, mimo znaczy, takich klaustrofobicznych znaczy, warunków, jakie tam panują. Wobec tego chcielibyśmy zrobić znaczy, taki właśnie demonstrator, z wszystkimi elementami, które znaczy, będą w środku, ale to ma być nie demonstrator taki technologiczny, tylko to, co widzi pasażer, czyli znaczy, ściany nie muszą wytrzymać tego ogromnego ciśnienia, bo nie mamy rury. Natomiast chodzi o to, żeby on spędził tam te kilkanaście minut w środku i powiedział, że jest w stanie wytrzymać, prawda? No bo komuś tam się znaczy, nagle znaczy, zachce wychodzić, jak to bywa w samolotach i zacznie szarpać nie wiadomo za co. Tak. Tam mógłby być też problem z oświetleniem, no bo jakby się obudziło, za dużo, to by było podłogą oświetlenie. Nie. Słuchaj, nie. Chodzi o to, że tak, to sobie wjeżdża na sankach do środka, okej? Okay? I zawsze znaczy górę mamy tam, gdzie mamy górę. Nawet znaczy jak ten pojazd potem będzie jechał po łuku, to będzie to tak zrobione, że cały czas my tylko czujemy, że siła
siły działają tylko, znaczy w kierunku pionowym. Natomiast chodzi o to, o ten kawałek, wiesz, ten kawałek, on po prostu tutaj dojeżdża, ma tam kilkanaście zaczepów na obwodzie i jak przekręcisz to, jak mówię, znaczy rzędu 15 stopni, w ten sposób blokujesz. To jest nieruchome, nie zmienia położenia. To nie zmienia położenia, tylko tyle, że wjeżdża do środka. No więc my byśmy chcieli po prostu zrobić, znaczy, taki symulator, w którym wjechalibyśmy, znaczy, do wnętrza takiego urządzenia. Chcielibyśmy przetestować, rzucam liczbę 1000 osób, które przez to by przeszły i powiedziały, no okej, wiem, że jest ciasno, znaczy, że jest tak, jak jest. Pojadę czy nie pojadę? No bo jak większość decyduje, że sorry, ale ja tym nie będę jeździł, no to nie ma się co tym zajmować i zająć się czymś innym. Więc w tej chwili, znaczy, chodziłoby o to, żeby jak gdyby, znaczy, ludziom uświadomić te wszystkie pozytywne, negatywne cechy tego rozwiązania, no i zapytać, czy chcą. No więc, znaczy, chcemy właśnie taki symulator zrobić i jak mówię, od razu chętnych, jeżeli dojdzie co do czego, znaczy, zapraszam Państwa do testowania. No bo to będą, znaczy, takie sześcioosobowe, znaczy, grupy, które, no, będą działały w ten sposób, że, znaczy, pojawiają się, znaczy, z bagażem przed drzwiami, wchodzą, znaczy, do sali, stoi sobie kawałek, znaczy, tego urządzenia, zasiadają sobie trójka z jednej strony, trójka z drugiej strony. Jak mówię, w ciągu 2 minut jesteśmy w stanie, znaczy, to wszystko, znaczy, załadować. Zabezpieczamy ich, żeby oni tam gdzieś tych rąk, nóg nie powyciągali na zewnątrz. Lokujemy ich w tej rurze, no i tam sobie, znaczy, przez pewien czas lecą, obserwując, tak, dokładnie, znaczy, chodzi o to, że znaczy, mają poczuć, że dostali kopa, bo silnik przyspiesza, potem, że hamujemy, bo zbliżamy się do stacji. Znowu, chodzi nam, znaczy, o to, żebyśmy w międzyczasie jak gdyby opracowali systemy wizyjne. Przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, że po prostu siedząc, znaczy, w tym fotelu mam 15 minut i ja chcę mieć albo na bocznym oknie, albo, znaczy, gdzieś, znaczy, widok na zewnątrz. Ale, znaczy, jak Państwo jedziecie Shinkansenem i patrzycie przez szybę, to tylko bzyk, 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 mijają, znaczy, kolejne, znaczy, słupy. I dopiero gdzieś tam widać wulkan daleko. Wobec tego chodzi, znaczy, o to, żeby wyświetlić ludziom taki sztuczny obraz. No nie wiem, ja to zawsze mówię, jakaś dolina w Szwajcarii z górkami gdzieś tam dalej, ale w taki sposób, żeby nie było, znaczy, tego wyczucia pędu, żeby to po prostu, znaczy, było takie spokojne, oglądamy tam sobie. Może nie mam racji, może to trzeba jakoś inaczej zrobić, w każdym razie, znaczy, tak sobie to wyobrażam. No i w związku z tym, no mówię, że chcielibyśmy... Nie. No, musicie pamiętać, że, znaczy, ja już jestem z takiego pokolenia, że używam, znaczy, telefonu, który tylko, znaczy, dzwoni i odbieram. SMS-ów zwykle nie czytam, MMS-ów, znaczy, zwykle nie oglądam i tak dalej, i tak dalej. Bez tego trzeba się liczyć z tym, że jednak dużo będzie, znaczy, ludzi, znaczy, no, o tym, o moim poziomie techniki i w związku z tym nie należy im dawać zbyt nowoczesnych elementów. Dobra. To jest, znaczy, to, o czym w tej chwili, znaczy, mówię. Proszę Państwa, wobec tego aerodynamika. Problem, znaczy, polega na czymś takim. Dlaczego, mimo że jest takie bardzo małe ciśnienie, jest jakieś ograniczenie prędkości ruchu? No przecież, kurczę, znaczy, gęstość jest mała, nie ma się co przejmować. Problem, znaczy, polega na czymś takim. Gdybyśmy troszeczkę inaczej na to do tego podeszli. Zwykle to porusza się w rurze, ale zatrzymajmy to, a uruchommy rurę. Czyli wobec tego tutaj zbliża się powietrze o tej bardzo małej gęstości. No, tu ma taki duży przekrój, ma jakąś prędkość, to tu musimy mieć jaką? Większą. Większą, jasne. Czyli wobec tego problem polega na tym, że jak mamy bardzo gruby ten pojazd, to bardzo szybko tutaj prędkość się zbliża do prędkości dźwięku. I w związku z tym to się, przepływ się blokuje. Po prostu od tego miejsca on nie może przepływać dalej z większą prędkością niż prędkość dźwięku. I w związku z tym to jest rodzaj takiego, znaczy, no, korka, który blokuje po prostu przepływ w tej tylnej części. Tu nie ma problemu, możemy szybciej, tu wolniej. W związku z tym niestety tak jest, że musimy mieć odpowiednio dużą rurę, żeby móc się poruszać z tymi dużymi prędkościami.
Z samolotami nie ma problemu, znaczy to nie jest rura, mamy mnóstwo, znaczy otoczenia, ten problem się nie pojawia, tak? Masz rację, to jest rozwiązanie, to, o którym zaraz powiem. No, no widzisz, to powinienem cię... Nie, znaczy poduszka powietrzna dużo więcej zżera. Dobrze. Nie, no więc można sobie po prostu policzyć, znaczy z takich elementarnych równań, znaczy jak stosunek tej powierzchni do powierzchni, znaczy rury, będzie wpływał na maksymalne tu liczbę macha, maksymalne prędkości. Proszę Państwa, ale ja bym do tego znaczy podchodził zupełnie inaczej. Znaczy to, że wszyscy mówią, lecimy z prędkością dźwięku, fajnie, ale jak będziemy znaczy jechali z Warszawy do Łodzi, no to po co znaczy mamy rozwijać znaczy prędkość dźwięku, skoro znaczy raptem to daje znaczy parę minut różnicy, jeżeli będziemy mieli 600 km na godzinę zamiast znaczy 1200. Więc to są wszystko... No właśnie, więc kwestia znaczy, uzyskania tej prędkości i tak dalej. Wobec tego te maksymalne prędkości, to rozumiem, że to są dla żurnalistów, żeby się ludzie podniecali, że lecimy z prędkością dźwięku, ale nie o to chodzi. Znaczy zysk jest na gęstości. Czy będzie to 300, czy 600, czy 1000 km na godzinę, zawsze mamy 1000 razy mniejsze opory aerodynamiczne i tyle. Dobra, proszę Państwa, wobec tego tu przechodzimy znaczy, do pomysłu kolegi, tak? Właśnie znaczy tego, żeby zamiast przepuszczać znaczy na zewnątrz to powietrze, to je po prostu wpuścić do środka. Tylko że problem polega na tym, że jak mamy tu pasażerską kabinę, no to nie możemy znaczy przepuścić przez kabinę tego wszystkiego, bo z tego musimy mieć sprężarkę, która to spręży i małym przewodem przepchniemy to dalej albo wykorzystamy znaczy do poduszki powietrznej. Znaczy problem jest taki, że sprężanie takiego powietrza przy bardzo małym ciśnieniu jest szalenie nieefektywne. Proszę Państwa, znaczy nie ma samolotów, które latają na wysokości 47 km. Latają na wysokości 11. W związku z tym sprężarki, jakie są stosowane znaczy w samolotach, nie bardzo się nadają znaczy do tego celu. To trzeba zrobić wszystko jak gdyby od początku. No, w związku z tym jest cały szereg problemów. Jak mówię, to wszystko jest na granicy znaczy zdolności technicznych w tej chwili, możliwości technicznych. No więc tutaj po prostu chciałem Państwu powiedzieć tylko tyle, że dowcip z tym właśnie takim skośnym układem miał polegać na tym, że pracujące tak skośnie łopaty zasysały nie tylko wzdłuż, ale znaczy zasysały do środka w kierunku znaczy promieniowym, co znaczy po prostu wydawało się, że pozwoli na uzyskanie większych liczb macha niż, o tak jak tutaj znaczy Państwo widzicie, niż w przypadku znaczy tych klasycznych rozwiązań. Dobra, to teraz jak Państwo znaczy patrzycie znaczy na to, co tutaj jest, to jest piękny pojazd w Hyperloopie, to mi powiedzcie, jaka jest maksymalna prędkość? No bo tutaj nic nie wylatuje, a ty proponowałeś to przepuszczanie przez środek, czyli wszystko przelatuje tylko na zewnątrz. Jest gruby pojazd, tak? Mało miejsca, wobec tego to się szybko zablokuje. No, słucham. Ja chciałam powiedzieć, że maksymalna prędkość, już z tego słyszałem, to jest 750 mil na godzinę. 760. Tak? No, dobra. No dobrze zapamiętałeś. Dobrze. Nie, chodzi po prostu o to, że proszę Państwa, znaczy no, grafik sobie narysował, ale znaczy, jeżeli byśmy wzięli te proporcje, które on tam ma, to od razu znaczy, no, byśmy powiedzieli, znaczy no, zajmuje 0,6 powierzchni, w związku z tym 350 na godzinę to jest maksimum tego, co on tam może fizycznie znaczy zrobić. No wobec tego są niestety znaczy ograniczenia, ale tak jak mówię, ja bym się tymi prędkościami nie ekscytował. Zawsze zyskujemy na energii. Tej potrzebnej znaczy do poruszania się. No dobra, no więc tutaj
proponowałem tutaj właśnie, znaczy tam sprężarkę, to sobie może szybciutko przelecimy, jakieś tam obliczenia, znaczy robiliśmy. No i wobec tego jak gdyby dowcip ma polegać na tym, że tu zasysamy przez taką dużą dziurę, sprężamy, a następnie takimi dwoma małymi rurkami przepychamy to gdzieś tam dalej. No, Amerykanie zaproponowali tutaj taki segment, który jest fragmentem silnika liniowego. No, tu pojawiają się różne problemy, znaczy ze sprężaniem, bo znaczy jak Amerykanie znaczy podali, że podczas tego sprężania temperatura osiągnie, znaczy tam 800 stopni Celsjusza, znaczy no to już jest problem. Nie chciałbym być w takiej rurze, w otoczeniu, znaczy takiego obiektu, który ma taką temperaturę. Niech tam coś walnie, znaczy przy tych wysokich temperaturach, to własności materiałów się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym być. No z tego myśmy tutaj proponowali jakieś takie układy, znaczy do stopniowego chłodzenia, po każdym stopniu sprężania chłodzenie, tak żeby ta temperatura, znaczy tam nie wychodziła taka wysoka. No ale to komplikuje, znaczy niestety wszystko. Dysza. No i teraz, proszę Państwa, tu jest problem unoszenia. Mianowicie, znaczy tu na górze Państwo z grubsza, znaczy to jest znowu, to jest tylko znaczy wymysł grafika, żeby pokazać, znaczy jak to wygląda, bo to tak nie może wyglądać. Natomiast z przodu, znaczy widzicie rodzaj nart. Chodzi po prostu, znaczy o to, że jeżeli będziemy się poruszali w pobliżu jakiejś powierzchni, czyli powierzchni, znaczy rury, i pod bardzo małym kątem, z bardzo dużą prędkością, to możemy wygenerować, tak jak w łożyskach ślizgowych, dużą siłę aerodynamiczną, bo to jest niestety gaz. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, możemy znaczy, dostawać takie ciśnienia na takim odcinku metrowym w środku, ale proszę zobaczyć, jaka jest wysokość szczeliny. Ile to jest? Ile? To jest w granicach 1 milimetra. To są, no ale proszę sobie wyobrazić, że to zasuwa znaczy 1000 km na godzinę na takim znaczy warstewce znaczy powietrza milimetrowej. No sorry, ale tego się nie da zrobić. No. Po prostu wszystkie nierówności znaczy tej rury są dużo większe niż ten fragment. No więc teoretycznie można, ale praktycznie nie bardzo. Tutaj znaczy trochę inne narty, taka narta 10-metrowa, znaczy no też daje się zrobić, ale też proszę zobaczyć, że szczelina jest rzędu 1 mm. Proszę Państwa, można zrobić kurtyny, czyli powietrzne, czyli tak jak znaczy poduszkowce się poruszają. Tylko, że jest potworna różnica ciśnień. Poduszkowiec ma atmosferyczne i tam znaczy no, ćwierć bara znaczy ma wyżej w środku i to wystarczy do unoszenia. Natomiast znaczy w naszym przypadku, żeby unieść, to musimy mieć pod poduszką rzędu 1/10 bara ciśnienie. Na zewnątrz jest tylko 100 paskali, więc jest potworna różnica ciśnienia, która powoduje, że przez minimalne szczeliny wydostają się ogromne ilości powietrza i do tego z dużą prędkością. Bez tego raz, że trzeba to sprężać, potem znaczy, trzeba znaczy, dbać o to, żeby ta szczelina była mała i tak dalej. Znaczy możliwe, ale bardzo trudne. No jest tutaj próby jakichś takich obliczeń układów labiryntowych, żeby zmniejszać te przecieki. Tutaj, proszę Państwa, jest około 400 metrów na sekundę. To się rozpręża w takim tutaj strumieniu naddźwiękowym i no, prędkości są tam naddźwiękowe. Problemy. No, z grubsza to może tak wyglądać jak tutaj, tak sobie to wyobrażamy. Myśmy tam kombinowali różne rzeczy, żeby to ograniczyć. Teraz, proszę Państwa, jest tak. Znaczy na pewno musimy przewidzieć jakieś znaczy, systemy awaryjne. No nie wiem, co się znaczy, może stać. Znaczy, jak zawsze znaczy, można wykrakać znaczy, każdy problem, ale znaczy, musimy się liczyć z tym, że w jakimś momencie trzeba będzie dramatycznie szybko hamować. W związku z tym wydaje się, że dobrze byłoby, żeby pasażerowie mieli tak jak znaczy w samochodach poduszki powietrzne, pasy zapięte i tak dalej. No ale teraz proszę sobie wyobrazić, że odpalenie poduszki znaczy w takiej małej przestrzeni to co to jest? No? Wszystkie uszy od razu znaczy pękają,
błona bębenkowa. W związku z tym trzeba mieć system, który musi to równoważyć. No, wypuszczamy na zewnątrz, ale to jest sytuacja awaryjna, trudno. Natomiast to trzeba takie rzeczy brać pod uwagę. Tak? Ja chciałam powiedzieć, że czy systemie nienagłego hamowania, jeśli by był, unosiłby się te hiperlopy, czy jakoś tak na powietrzu, to wtedy mógłby zacząć przyciągać się do podłoża i wtedy mógłby. No dobrze, to mówisz o takim tarciowym hamowaniu, jasne. No więc słuchaj, to ludzie różne rzeczy, moment, od razu pokażę. O, tutaj, to jest twój pomysł. Chodzi o to, że za tym pojazdem, jest poduszka, którą po prostu się nadmuchuje, jak się rozszerzy, to trze o ścianę, tej rury i hamuje. No dobra, to podziel się potem ze mną swoim pomysłem, dobra? Dobrze, chciałem tutaj tylko jeszcze wrócić do następnej historii, do napędu. Idea jest taka. Nie należy stosować pracy silnika przez cały czas lotu. Z tego idea jest taka, co jakiś czas są liniowe silniki, które gwałtownie przyspieszają pojazd. Mówię gwałtownie, ale dla pasażerów to jest żadna gwałtowność, bo to jest przyspieszenie rzędu 0,5. Tak jak Państwo ostrzej wystartujecie samochodem spod świateł, to osiągacie większe przyspieszenia. W każdym razie chodzi o to, że tylko na pewnych odcinkach ten pojazd jest przyspieszany, a potem sobie jakoś tam leci, podtrzymujemy jego ruch. Do następnego momentu, gdzie dostaje następnego kopa, trzy razy prędkość jest zwiększana, aż osiągnie tą maksymalną prędkość. To o ile ja pamiętam, kiedyś liczyłem, chyba, że jest pod górkę. Tam koło 24 km potrzeba na to, żeby on się tak rozsądnie rozpędził do tej dużej prędkości. W każdym razie silniki takie liniowe, więc generalnie jest tak, że na zewnątrz w tej rurze są po prostu elektromagnesy okresowo włączane, natomiast na pojeździe jest tylko rotor. Tylko tyle, że ten rotor został rozcięty i wyprostowany i po prostu ten element stanowi rotor silnika liniowego. Tutaj chciałem Państwu z grubsza pokazać, jak działają te układy magnetyczne akurat w maglewie. Więc jest tak, jakieś stałe magnesy są na pojeździe, natomiast na zewnątrz jest magnes, który za moment zmieni swój znak. Ja tutaj przygotowałem taki obrazek, który pokazuje. Jasne? Tak? Więc chodzi o to, że ten w tej chwili drugi, ten tutaj widać, ma znak N, a za moment ma S, dlatego że w międzyczasie ten ruchomy magnes się przemieścił i zawsze chodzi o to, żeby ten przyciągał, a ten odpychał. I w ten sposób jest to wszystko napędzane. I teraz proszę Państwa, maglew musi mieć to cały czas. Dlaczego? Słucham. Nie, dlatego że opory aerodynamiczne są tak duże, że on musi po prostu ładować energię w pokonywanie oporów aerodynamicznych. Musi mieć taki system. My nie musimy, bo po prostu mamy bardzo małe opory aerodynamiczne. Proszę Państwa, prowadzę takie kółko, budujące samochody o minimalnym zużyciu paliwa i podczas wyścigów, technika jest taka, zapalany jest silnik, rozpędzany do pewnej prędkości, a potem on na skutek bezwładności jedzie sobie dalej, utracając prędkość, energię, aż spadnie do pewnego poziomu, włączamy silnik i tak dalej. Proszę Państwa, ja bym powiedział tak, jest to, jeżeli chodzi o zużycie paliwa, technika zalecana wszystkim kierowcom, natomiast przepisy tego zabraniają, nie wolno tego robić. Natomiast to nie oznacza, że naprawdę tak się nie dzieje, dlatego że nowoczesne skrzynie są właśnie tak zbudowane, że jeżeli nie potrzeba, to po prostu skrzynia odcina silnik i my, nie wiedząc o tym, jedziemy na luzie. Wszystko jest wykorzystywane. I tutaj też wystarczy, że rozpędzimy do pewnej prędkości, potem opory są na tyle małe, że możemy w pewien sposób szybować.
Dobra, proszę Państwa, wobec tego tu chciałem pokazać pierwsze przyspieszenie, drugie przyspieszenie, trzecie, lot ze stałą prędkością, hamowanie, hamowanie, hamowanie. No tak, tak to jest na trasie do... Dobrze. To jest właśnie system jeden, Amerykanie zaproponowali coś takiego. I teraz proszę Państwa, to co myśmy, czym myśmy się tutaj zajmowali i właśnie jeden z kolegów opracował cały ten system poruszania się poszczególnych fragmentów tego naszego pojazdu, czyli tej ciężarówki, tej komory bezpieczeństwa i tej pasażerskiej, no w taki sposób, żeby po prostu to wszystko działo się płynnie i tak dalej. No jest tak jak mówię, chcielibyśmy, żeby po prostu to działało bardzo szybko. Załadowanie ludzi na pokład dosłownie dwie minuty razem z bagażem, ze wszystkim. Wjeżdżamy do środka, do śluzy. Lecimy sobie dalej, po drugiej stronie to samo. No jak gdyby dowcip ma polegać na tym, że myśmy się starali zaoszczędzić czas na tych stacjach końcowych. To, że grzejemy tam szybko na tym odcinku, to jest pestka. Najwięcej czasu wszędzie tracimy podczas załadunku, podczas rozładunku. W związku z tym tu został opracowany taki system, który zapewnia płynne ładowanie ludzi do środka. No więc z jednej strony chodziło o to, żeby proszę Państwa, można było równolegle zajmować miejsca w tych modułach pasażerskich, żeby one były przygotowane, a potem w miarę pojawiania się tych kapsuł bezpieczeństwa były ładowane do środka. Proszę Państwa, to są duże ilości ludzi, którzy przez to przemieszczaliby się. W związku z tym my musimy myśleć o czymś takim. Zdarzy się ktoś nie zdąży do torebki oddać to, co należne, prawda, Neptunowi. W związku z tym brudno jest w środku. Wobec tego musi być tak, że ten pojazd pasażerski, jak się pojawi na stacji, musi przejść czyszczenie, przejść dezynfekcję, musi być uzupełniony stan płynów, czy stan energii w urządzeniach. W związku z tym jest pewna rotacja tych elementów po wnętrzu stacji i one się pojawiają w odpowiednim momencie przed pasażerami, czyściutkie, pachnące, przygotowane do następnego ruchu. No i mnie w tej chwili chodziłoby o to, żebyśmy robiąc ten symulator, te wszystkie rzeczy też brali pod uwagę. Bo jeżeli chcemy 1000 osób przez to przepchnąć, to nie może być tak, że następna ekipa wsiada do miejsca, które jest brudne, które sprawia niesympatyczne wrażenie, bo od razu ocena będzie nie jeżdżę czymś takim, prawda? W związku z tym te rzeczy chcielibyśmy już w tej chwili posprawdzać. No więc tutaj jeden z kolegów ogromną pracę włożył w przygotowanie tego, żeby ten kompleks stacji był mały, zwarty, a jednocześnie żeby jego przepustowość była duża. Dobra, to w przestrzeni to tak wygląda, bo tam trzeba rozładowywać te kapsuły, coś tam z nimi robić. Ja już nie będę tego omawiał, bo to są takie rzeczy. Dobrze. Jeszcze raz to samo. Kompensacja temperatur. Mamy w lecie wysokie temperatury, w zimie niskie, to trzeba kompensować. No więc też chłopcy już tutaj kombinują, jak to zrobić. Amerykanie przygotowują pierwszą linię. Dobrze, proszę Państwa, zrobili tutaj koledzy taki model plastikowy, w którym coś tam można było zobaczyć, jak ta cała idea wygląda. No, żeby było fajnie, to w międzyczasie myśmy uczestniczyli w tym konkursie, który był takim, nazwijmy to konkursem teoretycznym, czyli sprawdzano tylko poprawność idei, te wszystkie rzeczy teoretycznie. Natomiast w tym roku udało się studentom przygotować rzeczywisty, taki miniaturowy pojazd, który miał być testowany w Stanach w Rurze. I w związku z tym tu Państwo widzicie jednego z naszych studentów, który tu jest ta część taka mechaniczna razem z magnesami, ponieważ studenci się uparli, że nasz pojazd będzie lewitował na
poduszce magnetycznej. No, żeby mógł wystartować, musi mieć niestety koła, powoli jak startuje, znaczy jest na kołach, potem przy 75 km na godzinę powinien przejść na tą lewitację magnetyczną i polecieć. No i w tej chwili sobie tam w środku jeden z tych studentów siedzi. Oczywiście pojazd jest bezzałogowy, więc po prostu on tylko symuluje, że tam w środku można być. No, Amerykanie znaczy budują tam sobie rakiety i przy tej ulicy, przy której znaczy mają swoje budynki, znaczy zagarnęli znaczy jedną milę i ustawili sobie taką znaczy rurę, z której znaczy mieli odpompowywać powietrze i przepuścić pojazdy, jakie zostały przygotowane. Z całego świata zostały wybrane 24 znaczy zespoły. Większość ze Stanów, jeden z Japonii, jeden z Indii, jeden z Anglii, jeden z Niemiec i jeden z Polski. To był właśnie znaczy, nasz zespół i studenci przygotowali znaczy, właśnie znaczy, taki pojazd. Ja tu chciałem Państwu pokazać, znaczy, jak pojazd wyglądał przed wylotem znaczy, do Stanów, zapakowany elegancko znaczy, w taki pojemnik, lot jakoś tam ulgowo znaczy to potraktował, przewiózł na miejsce, na miejscu to wyglądało tak jak tutaj. Macie Państwo tutaj całą listę znaczy sponsorów, którzy uczestniczyli znaczy w organizacji znaczy tego wszystkiego. Tutaj chciałem Państwu dwie rzeczy pokazać. No, cały układ taki mechaniczny. Problem znaczy, polega na czymś takim, że to, co studentom udostępniono, to we wnętrzu rury znajdował się taki teownik i tutaj mogły się poruszać koła, tutaj znaczy, mogły się poruszać magnesy te lewitujące. Natomiast cały dowcip miał polegać na tym, że około 14-15 sekund ten pojazd się rozpędza, osiąga maksymalną prędkość i potem ma zadanie zatrzymać się. Jak się nie zatrzyma, znaczy, no to będziemy zbierali kawałeczki na samym końcu. W związku z tym tutaj zostały w tym rozwiązaniu studenckim przygotowane znaczy, takie hamulce magnetyczne. Więc znowu chodziło o to, że tam były próby znaczy, z hamulcami takimi znaczy, jak tarczowe, ale okazało się, że temperatury są zbyt wysokie i w związku z tym znaczy uznali, że trzeba znaczy, no, nazwijmy to bezdotykowo realizować znaczy, to hamowanie. No i w związku z tym takie magnesy się pojawiły. Tutaj Państwo widzicie takie przygotowane magnesy do lewitacji, więc znaczy, no, widać, że to nie dotyka ziemi, dlatego że to stoi na kołach. Natomiast po osiągnięciu określonej prędkości on powinien się tam utrzymywać na takiej poduszce magnetycznej. No dobra, układy znaczy, takie pneumatyczne, które miały te hamulce uruchamiać i tak dalej. Znaczy, cała ta automatyka znaczy, została zrobiona. Dobrze i proszę Państwa, no, ja muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany znaczy, zachowaniem Amerykanów. Znaczy, no bo ściągnęli znaczy, nie tak dużo tych zespołów, bo tylko 24, a kilkaset startowało znaczy, w momencie rozpoczęcia znaczy, tego konkursu. Ściągnęli znaczy, ich do Stanów. Następnie znaczy, jak już uzyskali znaczy, to, co chcieli, mianowicie od wszystkich zespołów zażądali procedur mówiących o tym, jak poszczególne znaczy, elementy tego całego układu znaczy, mają być kolejno tam punkt po punkcie uruchamiane. Czyli ściągnęli znaczy, wiedzę techniczną związaną znaczy, z tym projektem. Potem powiedzieli, że z tych 24 to owszem, znaczy, to może 5 wstawią do rury, a potem się zredukowali i powiedzieli, że wstawią 3 do rury. No i w związku z tym znaczy, pojazd przeszedł te wszystkie badania techniczne i nie wystartował, bo nie włożyli go do rury. No więc znaczy, uważam, przepraszam, no, użyję złego określenia, ale znaczy zostali zrobieni w konia, dlatego że zostały wyłożone spore środki, mnóstwo energii zostało włożone w cały ten układ. No i jak gdyby liczyliśmy, że przejedziemy tą rurą, zdobędziemy znaczy jakieś doświadczenie. Tam była założona telemetria, która miała nam przekazywać informacje o tym, czy ta lewitacja magnetyczna się udała, czy się nie udała, co tam się dzieje. No i to wszystko, no, nie wyszło. W związku z tym ja w tej chwili podchodzę do tego w ten sposób. Nie martwmy się Amerykanami, jeżeli będzie tylko jakakolwiek okazja, robimy sobie własną rurę i robimy sobie własny konkurs w Polsce.
jeżeli ktoś znaczy wyłoży na to pieniądze, bo to nie są duże pieniądze, dlatego że to są modele. To nie jest w skali znaczy jeden do jednego. Tam jest miejsce na jednego manekina, na manekina reprezentującego znaczy kogoś w środku. No dobra, to jest znaczy taka moja idea. Po prostu chodzi o to, że Amerykanie są brutalni, niesolidni i w związku z tym no, jest jak jest. Dobra, proszę Państwa, to teraz znaczy ja tylko chciałem znaczy powiedzieć tak, czy mamy znaczy jakieś odpowiedniki, czy możemy się na czymś wzorować? No więc gdybyśmy znaczy tu popatrzyli 1,50 m, 1,46 m, 1,50 m, no to są wnętrza znaczy samolotów i powiedziałbym, że takie dość luźne, bo no Państwo pamiętacie, że do samolotu to się jednak znaczy przez drzwi wsiada, przechodzi się znaczy między rzędami i jakoś tam znaczy robiąc wygibasy siada się na miejscach. My działamy inaczej. U nas to będzie w ten sposób, że ten wysiada na tą i tak jak mówię w ciągu tych znaczy dwóch minut jesteśmy w stanie znaczy to wszystko załadować. W związku z tym my możemy pójść jeszcze na mniejsze średnice, ale znowu trzeba znaczy jak gdyby zapytać ludzi, znaczy no bo no jak gdyby trzeba zapytać sardynkę, czy chce być w tej puszce. W związku z tym pytanie będzie takie, no ta puszka jest dla sardynki za mała, ale jak tam zwiększymy o 10 cm znaczy jej średnicę, to może znaczy sardynka się jakoś do tego znaczy przyzwyczai. No w każdym razie znaczy takie konstrukcje, jak Państwo widzicie, już są. Dobrze. Jak mówię, w tej chwili się przygotowujemy znaczy do, nazwijmy to, takiego pilotażowego projektu, gdzie chcielibyśmy znaczy zobaczyć, jak to wygląda w polskich warunkach, czy to zostanie znaczy przez ludzi zaakceptowane, czy należy w to w ogóle wchodzić. No, jak wchodzimy w tej chwili znaczy w port lotniczy, to no, nie wiem, znaczy, dla mnie na przykład znaczy przejazd w ciągu znaczy kilkunastu minut z Warszawy znaczy do centralnego portu lotniczego znaczy z jedną walizeczką, bo tak się, znaczy, tak się poruszam, to nie problem. Natomiast no, dojazd do Modlina to są minuty, muszę się tam martwić znaczy o zostawienie samochodu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego typu transport w pewnych warunkach znaczy mógłby być bardzo efektywny i wydaje się, że w momencie, kiedy znaczy budujemy znaczy tego typu obiekt, to połączenie Warszawa, lotnisko, Łódź na przykład byłoby znaczy bardzo dobrym testem znaczy dla tego typu obiektów. Główny znaczy problem to, jak mówię, polega na tym, no Amerykanie wydaje się cały czas znaczy kantują, to znaczy oni wysyłają dymne sygnały, dzisiaj rura jest taka, zmieścimy się, ale budują swoją taką. No i teraz znaczy chodzi o to, że jeżeli znaczy w tej chwili wyłożylibyśmy znaczy jakieś duże pieniądze na zbudowanie tego, no to nie może być tak, że za 10 lat się okaże, że to jest za ciasne, bo to wtedy znaczy to są pieniądze wyrzucone w błoto. W związku z tym, jak gdyby w tej chwili trzeba byłoby zrobić znaczy takie dokładniejsze analizy, które by mówiły, no, z jednej strony to musi być małe, bo musi być tanie, z drugiej strony musi być na tyle duże, żeby ludzie zaakceptowali znaczy poruszanie się w środku. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, w każdym razie znaczy, takie działania są prowadzone. No tyle w takim razie, jeżeli chodzi o Hyperloopa.